Zapraszamy Państwa do sali rajców, która istniała przez całe lata III Rzeczpospolitej i którą nikt nie naruszał. Drugim takim instrumentem walki z opozycją jest powołanie komisji do spraw nacisku, czyli tak zwanej komisji hakowej. Nigdy jeszcze w Polsce nie było tak, że ekipa, która zdobyła władzę, tworzyła komisję hakową, która przez 4 lata ma szukać różnych haków na opozycję po to, żeby tą opozycję prawnie, przede wszystkim propagandowo, bo prawnie na razie nikt nie, na razie nie, komisja nie doszukała się istotnych zastrzeżeń wobec działalności PiS-u, ale nikt czegoś takiego po przełomie nie zrobił. Kolejną praktyką, całkowicie naganną, jest tak zwany audyt prokuratorski. Proszę Państwa, wobec polityków PiS-u toczyły się dziesiątki spraw. Żadna z tych spraw na razie nie zakończyła się jakimś konkretnym efektem, natomiast wszystkie one funkcjonują w mediach. Tworzy się podprogowo takie przekonanie, że co prawda nie ma zarzutu wobec PiS-u, ale coś w trawie piszczy, coś musi być na rzeczy, skoro ten audyt prokuratorski się toczy. Ja byłem przesłuchiwany w wielu sprawach, często tak całkowicie bzdurny. Podam Państwu jeden przypadek. Zostałem swego czasu przesłuchany przez prokuraturę za to, że rzekomo stoi na czele funduszu korupcyjnego w wysokości 100 milionów złotych. Mnie te 100 milionów trochę uspokoiło, bo to brzmiało tak absurdalnie, że nikt to nie uwierzył. Prokurator, jak mnie przesłuchiwał, mnie na początku przeprosił, że musi to zrobić, ale taka jest praktyka. Ale proszę Państwa, to się przybijało do mediów. To czytała moja rodzina, moi znajomi, moi konkurenci polityczni. No to funkcjonowało w moim środowisku. No, żyć z takim brzemieniem, że można być posądzonym o tak absurdalną sprawę, nie wiedząc, czy prokuratura będzie rzetelna, czy nie będzie rzetelna, no to nie jest prosta sprawa. Poza tym nam to strasznie dużo czasu zajmowało. Ja współczuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, Kamińskiemu, Zbyszkowi Ziobro, bo oni oczywiście mieli wielokrotność tych przesłuchań, natomiast to zajmowało nam dużo czasu, w zasadzie w dużym stopniu paraliżowało działalność niektórych ludzi z kierownictwa partii. Czyli był nałożony audyt prokuratorski i to jest rzecz całkowicie skandaliczna, zważywszy, że w zdecydowanej większości tych spraw nawet nie było żadnych podstaw do tego, żeby formułować jakiekolwiek oskarżenie. No, kolejnym takim działaniem przeciwko opozycji, już pomijam powołanie PJN-u, czyli formacji, która miała dać większość Platformy Obywatelskiej, bo niestety tak jest, że PJN przegłosował to wszystko, co Platforma szykowała przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Otóż kolejnym działaniem ustawowym było gwałtowne, drastyczne obniżenie dotacji dla partii politycznych. Ja wiem, że część z Państwa uważa, że tych dotacji nie powinno być. Platforma mocno propaguje tego typu tezy, że to jest po prostu zabieranie podatnikom pieniędzy na to, żeby się utrzymywały partie polityczne. Ale proszę Państwa, polityka trochę kosztuje. Szczególnie kosztuje polityka partii opozycyjnych. Platforma ma media wszystkie, Platforma jest u władzy. To, co robi Platforma, jest wszędzie nagłośniane. Opozycja tego nie ma. Żeby przebić się do opinii publicznej, mieć jakąś infrastrukturę, są potrzebne pieniądze. To jest podstawą, która jest, skąd te pieniądze brać. PiS nie weźmie tych pieniędzy od biznesmenów. A widzieliście Państwo różne
rzeczy, które się działy w sprawie finansowania czy chęci finansowania partii politycznych przez różnych oligarchów, ze składek tych pieniędzy jest bardzo mało. W Polsce w ogóle nie ma tradycji budowania masowych partii politycznych. W zasadzie po 1989 żadna z partii tych postsolidarnościowych, czy nowych partii, nie była w stanie zbudować infrastruktury potrzebnej na to, żeby ściągnąć jakieś pieniądze na bieżącą działalność. Czyli Platforma te pieniądze albo sobie jakoś załatwi, albo nie musi załatwić, bo i tak jest w mediach. PiS czy partie opozycyjne muszą dostać te pieniądze. Jeżeli byśmy przyjęli takie założenie, że jednak likwiduje się te pieniądze, jest oczywiste, że na partie polityczne będą płacili ludzie, którzy dużo zarabiają. Nie będą płacili po to, żeby nie formułować potem oczekiwań wobec tych partii politycznych. Czyli paradoksalnie opłata partii z budżetu państwa wzmacnia polityczną pozycję ludzi słabszych, biedniejszych, sfery socjalnej i budżetowej. Pieniądze są w dużym stopniu obcinane. Teraz nam odrzucono sprawozdanie finansowe. To jest kolejna, za jakąś kompletną błahostkę, kolejne ostrzeżenie, że możemy w ogóle stracić wszystkie pieniądze, ale to zostało zrobione. Zlikwidowano możliwość prowadzenia kampanii wyborczej poprzez billboardy i płatne spoty w czasach w telewizji w radiu. To też może ktoś powiedzieć, no dobra, dlaczego macie wydawać dużo pieniędzy na spoty w telewizji. Zróbcie z tego inny użytek. Ale proszę Państwa, proszę pamiętać o jednym. PiS nie ma między wyborami możliwości, czyli ma ograniczone możliwości dotarcia bezpośrednio do opinii publicznej. Ile można takich spotkań zorganizować? 1000, 2000? Nie mamy możliwości dotarcia masowego do opinii publicznej. Jedyny taki moment, żeby dotrzeć masowo do opinii publicznej, to jest kampania wyborcza. Kampania, w której przekazujemy masowo nasz komunikat polityczny poprzez płatne spoty w czasach w telewizji i w radiu. To zostało zlikwidowane. Myśmy zresztą zawsze uzyskiwali zwiększenie poparcia w trakcie kampanii wyborczej, w przeciwieństwie na przykład do Platformy Obywatelskiej, ponieważ to był jedyny moment, że mogliśmy powiedzieć prawdę do masowego odbiorcy. Teraz to jest niesamowicie utrudnione. No, zostało podjętych mnóstwo innych inicjatyw przeciwko nam, no, wskażę na przykład kwestie dotyczące Smoleńska, mówienia, że my jesteśmy partią jednego tematu, mimo że my jako jedyni mamy rozbudowany program wyborczy, mieliśmy rozbudowany program wyborczy w trakcie kampanii samorządowej, PiS jako jedyny miał program wyborczy. Nikt z nami w ogóle o tym programie nie chciał rozmawiać z konkretnym. Platforma nie miała żadnego programu wyborczego. Spytajcie się polityków Platformy, którzy mieli program. Najprawdopodobniej dzisiaj znowu będzie tak, że ten program ograniczy się do kilku kartek zawieszonych na stronie internetowej. No, kolejną sprawą, która budzi no, wielkie nasze niepokoje, jest określanie PiS-u jako partii faszystowskiej. No, to już polityka umiała w ruchu, a ludzie, którzy tak mówią, zachowują się w sposób haniebny. Ktoś, kto oskarża Prawo i Sprawiedliwość, że jest partią faszystowską, zachowuje się w sposób haniebny. Szczególnie w kraju, w Polsce, gdzie no, tyle nasz naród wycierpiał od nazistów, czy w ogóle od wolników systemów totalitarnych. Oskarżanie o to partii, która nie dała żadnego sygnału, że ma cokolwiek wspólnego z tego typu formacjami, partii, która została założona przez działaczy opozycji demokratycznej w roku 70., partii, która miała najwięcej sukcesów w obronie praw człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej, to za rządów PiS-u, tych dwóch lat rządów PiS-u, myśmy mieli mnóstwo sukcesów w budowaniu, wzmacnianiu demokracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Oskarżanie nas o coś takiego jest po prostu haniebne. Każdy polityk, który to powie publicznie czy dziennikarz, powinien to odczuć, że my uważamy, że to jest całkowicie haniebne. No w każdym razie to doprowadziło do tego, że niektórzy politycy mówią o delegalizacji PiS-u. Proszę zauważyć, że im bliżej wyboru pojawia się hasło delegalizacji PiS-u, mówią to politycy i Lewicy, i Platformy, czy byli politycy Platformy, ale tego typu hasło już jest formułowane. Ja rozumiem, że teraz się oczekuje na jakiś, nie wiem, pretekst do tego, żeby w ogóle postawić istnienie naszej partii pod wielkim znakiem zapytania. To wszystko, w każdym razie, o czym mówię, powoduje, że polska demokracja zaczyna się kwiać. Mówię to całkowicie poważnie. Nie należy do jastrzębiów naszej partii, jak Państwo wiecie czy nie wiecie, ale raczej nie należy do jastrzębi, ale tą sprawę stawia miasto. Polska demokracja zaczyna się kwiać.
My oczywiście będziemy podejmowali mnóstwo inicjatyw w tej sprawie, jeszcze powiem o kwestiach dotyczących wyborów, ale ta demokracja się zaczyna chwiać, coś z tym musimy zacząć robić. Stąd też jednym z takich pomysłów, żeby coś z tym robić, jest objazd posłów po całym kraju, gdzie byśmy się spotkać we wszystkich gminach, szczególnie tych mniejszych, gdzie tych spotkań jest mało, i przekonywać ludzi do tego, żeby nam pomogli utrzymać demokrację w kraju. Ja już nie mówię, że pomogli, żebyśmy wygrali te wybory, ale żeby te procedury zostały utrzymane, bo my wchodzimy powoli w taką formułę demokracji fasadowej, czy formalnej, że niby to wszystko jest ustawowo zagwarantowane, ale praktyka całkowicie od intencji ustawodawcy. No jednym z takich kolejnych inicjatyw jest to, że my chcemy sprawdzić, czy w Polsce się nie fałszuje wyborów, bo wiele wskazuje na to i sprawa Wałbrzyska, ale nie tylko, że w Polsce dochodzi do fałszerstw wyborczych. Ja nie wiem na jaką skalę, czy to są skale promilowe, czy procentowe, nie wiem, ale dochodzi do fałszerstw wyborczych. Myśmy swego czasu analizowali wyniki wyborcze w sąsiednich gminach, w jednym powiecie, no i okazało się, że różnice między tymi gminami, różnice związane z głosami oddanymi źle, czyli niezaliczonymi jako poprawne, dochodziło do 10 punktów procentowych, mimo że obie gminy sąsiadują z sobą, mają identyczną strukturę społeczną, identyczne problemy socjalne i gospodarcze, różnice dochodziły do nawet 10 punktów procentowych. Dlaczego tak się działo? No w jednej gminie mieliśmy członków komisji, a w drugiej nie mieliśmy członków komisji. No ja zadaję pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, czy to nie jest tak, że istnieją spółdzielnie ludzi, którzy zawsze są w tych komisjach i zawsze bardzo dobrze się znają, mają do siebie zaufanie i może dojść do pokusy sfałszowania wyników wyborczych. One głównie pewnie dotyczą wyborów samorządowych, ale chcielibyśmy sprawdzić, czy nie dotyczą też wyborów parlamentarnych. Stąd też będziemy bardzo obserwowali dokładnie przebieg wyborów. Ja nie chcę mówić o szczegółach, ale na pewno będziemy chcieli mieć wszędzie mężów zaufania i członków komisji. Będziemy mieli sztaby, które to będą analizowały, szybkie patrole, które będą kontaktowały się z lokalami wyborczymi. W każdym razie ostrzegam tych wszystkich, którym po głowie chodzi to, żeby coś tam zafałszować, że teraz to będzie o wiele trudniejsze i będziemy zgłaszali wszystkie przypadki na policji do prokuratury. Ale to mówię o takich naszych inicjatywach, które mogą trochę zmniejszyć ten nacisk, to parcie na to, żeby nas zmarginalizować albo nawet unicestwić. No, stały się też te tragiczne wydarzenia związane ze Smoleńskiem, czy zabicie naszego pracownika, jakieś zranienie drugiego w Łodzi. No, mam nadzieję, że to nie tworzy takiej atmosfery, że to nie jest konsekwencją tej atmosfery nacisków i szkalowania naszego ugrupowania. To w zasadzie tyle. To dziękuję. Tak, pan prezes na mnie spojrzał, bo mam ciężki obowiązek pilnować dyscypliny czasowej. Bardzo prosimy Państwa o zadawanie pytań. Proszę, chciałbym, żeby Pan się ustosunkował do zamknięcia stadionów, no bo uważam, że PZPN każe kluby, tak jak nasz stadion został zamknięty przez kibiców Śląska, ale konsekwencje my ponosimy i chciałbym w tym zakresie, żeby Pan się wypowiedział. Mamy tutaj członków komisji sportu, ja mogę oczywiście... Czy Państwo, czy Panowie posłowie? Ja mogę to politycznie skomentować, ale wolałbym, żeby to... Politycznie, bardzo proszę. Proszę Państwa, do tego typu sytuacji czy ekscesy zawsze były w Polsce. Znaczy ekscesy związane z tym, że dochodziło do różnych awantur na stadionach. Chodzi tylko o to, jak na to reagować. Oczywiście nikt nie będzie popierał tego, żeby kibice biegali po płycie i się nawzajem bili. To jest sprawa oczywista, ale to trzeba robić w sposób efektywny i niepolityczny. Natomiast to zostało z tego zresztą zrobiony problem polityczny. Nie dość, że politycznie to Platforma rozgrywa, to jeszcze politycznie wpisuje w nas ten kontekst kibiców, którzy się nawzajem biją. Także ja to całkowicie neguję. Tego nie należy rozwiązywać politycznie.
i nie należy wykorzystywać tego, że nastawiona kibice krytykują rząd Donalda Tuska. No my z tym kompletnie nie mamy nic wspólnego, to są kwestie napięcia całkiem innego rodzaju. Ale może bym poprosił przedstawicieli Komisji Sportu, żeby powiedzieli. Proszę Państwa, to ja jestem też członkiem Komisji Sportu i Turystyki, ale również Komisji Skarbu Państwa, co sądzę, że niektórych też interesuje i ta tematyka. Natomiast w tej kwestii właściwie na pytanie prezes Lipiński odpowiedział, bo tu innej odpowiedzi nie ma. Jest to kontekst polityczny i to, co się stało, to się dlatego stało. Bo proszę Państwa, nie muszę Państwa przekonywać, żeby przygotować ludzi do właściwego zachowania na stadionu, to nie można tego zrobić za tydzień, za dwa i poprzez wyroki sądowe. Owszem, też, ale to bandziorów, ale nie kibiców. Ja jestem, proszę Państwa, czynnym sportowcem, bo byłem kiedyś lekkoatletą 30-40 lat temu i te stadiony zupełnie inaczej wyglądały. Wtedy, o czym się dzisiaj mówi, przychodziły rodziny z małymi dziećmi, tak jak to ówczesna Polska, no jaka była, taka była, ale to było inaczej. A dzisiaj, no widzimy, że niestety ten proces wychowawczy, począwszy od domu, poprzez szkołę i ulicę, wygląda inaczej. Rób ta, co chce, tak mamy tego efekty i wyniki, proszę Państwa. To musi być wychowanie w szkole odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. I odpowiedź w tym temacie w dwóch zdaniach, no to prezes Lipiński odpowiedział, jaki ma kontekst. Tyle. Ślicznie, dziękuję. Bardzo proszę. Kto jeszcze chciałby? Ja jestem. A jak to się stało, że może to zadawniona sprawa jest, że pani Angelika Borys popierała Prota Dziewicza we Wrocławiu, a nie PiS? To jest wybitny specjalista prawa międzynarodowego. Właśnie zajmuje się między innymi pan poseł Borusią. Bardzo proszę. Jak w trakcie rządu Prawa i Sprawiedliwości, już o tym wspomniałem, myśmy mieli mnóstwo sukcesów, jeżeli chodzi o taki tekst. Dzisiaj się mówi, że myśmy nie mieli tych sukcesów, już kompletna naturze. Dwa lata rządu PiS to było pasmo sukcesów w polityce wschodniej. Jednym z tych sukcesów była sprawowanie pani Angeliki Borys jako szefa Związku Polaków na Białorusi. W tym czasie pani Angelika przyjeżdżała do Polski, zawsze spotkała z prezydentem, spotyka się z premierem, miała bardzo mocną pozycję dzięki temu na Białorusi i w Polsce. Myśmy w tym czasie uruchomili Radio Racja w języku białoruskim, które emitowało, do dzisiaj emituje program w języku białoruskim z Polski, znowu. Uruchomiliśmy największy program pomocowy, mianowicie telewizję Bielsa. To jest telewizja publiczna, która nadaje program w języku białoruskim na teren całej Białorusi. Stworzyliśmy program pomocowy imienia Kalinowskiego, największy tego typu program pomocowy, dotyczący młodzieży relegowanej z uczelni białoruskich za działalność polityczną. Uruchomiliśmy Kartę Polaka. To właśnie ten trwanie roczne rządu Jarosława Kaczyńskiego spowodowało, że w końcu spełniliśmy tak oczekiwany postulat uruchomienia projektu związanego z Kartą Polaka. Ja będę mogę o tym długo mówić, bo ja za to odpowiadałem za rządów Jarosława Kaczyńskiego jako szefa politycznego prezesa. Co się stało potem? No, potem się stało tak, że represje na Białorusi zaczęły wzrastać. Ja zawsze uważam, że z dyktatorami trzeba rozmawiać z pozycji siły, a nie z pozycji ustępstw. Platforma zmieniła tą filozofię polityczną. Starała się z Łukaszenko dogadywać. Często pokazywała swoją słabość. Jak pokazywała swoją słabość, to spadały kolejne represje, sankcje na działaczy opozycji białoruskiej, ale także na działaczy Związku Polaków na Białorusi. W wyniku tych represji i sankcji między innymi pani Angelika Borys musiała zrezygnować z tej funkcji. Ja nie mogę mówić o szczegółach, bo to są sprawy związane z polską polityką zagraniczną, więc nie mogę publicznie o tym mówić, ale stwierdzam, to mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że według mnie ta polityka ustępstw spowodowała, że to uderzyło także w działalność Związku Polaków na Białorusi.
i doprowadziło do dymisji pani Jarzynki Borys. Dlaczego pani Jarzynka poparła pana Protasiewicza? Wie pani, ja nie mam o to do niej pretensji. Ja nie mam o to do niej pretensji. Dzisiaj rządzi Platforma Obywatelska, MSZ-em kieruje polityk Platformy Obywatelskiej. MSZ jest instytucją, która ustawowo pomaga Polakom za granicą. Musi podejmować pewne decyzje związane z działalnością Polaków. I ci działacze, ty pani Angelika Borys, nie mogą sobie pozwolić na wojnę z MSZ. Nie mogą sobie na wojnę z MSZ-em pozwolić, ponieważ opozycja ma niewielkie możliwości wpływania na to, co się dzieje. Zresztą my wspieramy działalność MSZ-u tak, gdzie możemy, ale nie, my mamy niewielkie możliwości. Ja mogę pojechać do Mińska, spotkać się z działaczami opozycji, mogę złożyć interpelację, mogę złożyć uchwałę Sejm, projekt uchwały Sejmu i tak dalej, ale realnie to nasze możliwości są ograniczone. Także ja bym jeszcze raz prosił panią, nie należy oskarżać za to panią Angelikę Borys. Nie, nie, tylko mi zależy na tym, że prawdopodobnie partię tę odebrało nam po ileś tam głosów. Oto mam sprawę. Politycznie była odpowiedź na pytanie. Bardzo proszę. Ja radzę pana Szurka. To, co tutaj pani Plan powiedział, świadczy o tym, że Platforma Obywatelska wprowadza jakieś aktywki, to boi się opozycji. Czyli jesteście państwo dla niej mocną opozycją w takim razie. Czy rząd Platformy Obywatelskiej, czy uważacie państwo, że rząd Platformy Obywatelskiej prowadzi na przykład politykę prorodzinną, prospołeczną, czy jest wręcz odwrotnie? Nie, może, bo ja cały czas mówię. Proszę państwa, odpowiadając na to pytanie, to wystarczy iść do sklepu, żeby zobaczyć, jakie są skutki działań gospodarczych, a właściwie gospodarczych zaniechań tego rządu. W tej chwili trwa intensywna dyskusja wewnątrz gremiów rządowych o to, ażeby zracjonalizować na przykład becikowe, które, co by nie mówić, być może nie jest najdoskonalszym ze sposobów wspierania dzietności i polskich rodzin. Niemniej jednak za rządów Prawa i Sprawiedliwości trzeba było powiedzieć, że baby boom był na naszych oczach. Pamiętamy dobrze, w ilu uczestniczyliśmy chrzcinach i wydarzeniach związanych z tym, że to było naprawdę odczuwalne. Z czego to się wzięło tak naprawdę? To był symbol tego, że rząd polski chce, ażeby Polacy byli silnym, dużym narodem, żeby było dużo dzieci. I ludzie to odczuwali. Była taka psychiczna wola i jakby odczucie, że jest bezpiecznie i że ten rząd opiekuje się rodzinami. Dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się na przykład z funduszami emerytalnymi, z polityką rządu najlepszego, na to, że może... Nie, proszę. W tym zakresie, patrząc, koledzy trochę wybili mnie z pantałyku, tego bezpieczeństwa już nie ma. Są kolejne rzeczy, które sprawiają, że pod znakiem zapytania staje się pomoc rodzinom, a musimy pamiętać o tym, że Polska już ewidentnie wchodzi w kwestię drugiego progu demograficznego, czyli naprawdę będziemy mieli duże problemy z tym związane. Nie ma takiego bezpieczeństwa i odbieramy działania rządu w tym zakresie jako wysoce niewystarczające. Mało tego, uważamy, że to, co zostało zrobione za naszego rządu, właściwie jest powoli wycofywane i to bezpieczeństwo maleje. Ale tutaj koledzy chcą to uzupełnić, więc ja chętnie. To jest dynamiczne spotkanie, więc prosimy jeszcze pan poseł. Bo to takie to ciekawe pytanie, ale to się wiąże z całą naszą gospodarką państwa, która wpływa na to, jak się nasze rodziny mają dzisiaj. Ja tylko przypomnę, bo tu noszę ze sobą jak 10 przykazań Bożych w kieszeni, nawet podwójnie, bo jak dziennikarze chcą, to przekazuję. Otóż 19 października 2007 roku w ostatnim dniu kampanii wyborczej osobiście pan premier Donald Tusk podpisał 10 tak zwanych zobowiązań. Proszę państwa, ja przeczytam niektóre i żebyście państwo mieli wyobrażenie i porównali z tym, co jest. Proszę bardzo. Pierwsze. Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy. No, jaki? Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki, zwiększymy emerytury i renty. Jak to realnie wygląda? Widzimy. Płace dla budżetówki zamrożone 3 lata, ani rusz. Wybudujemy nowoczesną sieć autostrad, dróg ekspresowych, mostów i obwodnic. Gdzie jesteśmy? No to wszyscy pytają, gdzie te drogi, gdzie obwodnice.
Proszę, zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i zlikwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia. Co jest? Proszę bardzo, dzisiaj wiemy, co jest. Dalej. Sprawimy, że Polacy z emigracji będą chcieli wracać do domu i inwestować. Jak to wygląda? 3 miliony Polaków jest na emigracji, 4 miliony, a czy bezrobotnych w Polsce? Podniesiemy poziom edukacji i upowszechnimy internet. Podejmiemy rzeczywistą walkę z korupcją. No tu w tym akurat regionie to słychać i widzimy. No i widzicie Państwo? Jak do tego my się wszyscy możemy odnieść? A to wszystko wpływa właśnie na sytuację naszych ludzi. Dzierżyzna, drożyzna. Bardzo proszę, Krzysztof. Chciałem jeszcze do uzupełnienia tej sprawy, którą Pani poruszyła. Po pierwsze, od 2005 roku próg, od którego nalicza się pomoc społeczną, jest po prostu zamrożony. I corocznie wypada kilkaset tysięcy ludzi, którzy wypadają po prostu z systemu. I pomimo naszych interpelacji, nacisków, próśb i tak dalej, to po prostu zostają głusi. Drugą taką kwestią jest to, o czym Pani mówi, to co też podkreślał Pan Senator, to jest o sprawa dzietności. Ostatnio była podana informacja przez międzynarodową instytucję, że jesteśmy na 236 krajów na świecie, mamy 209 miejsce. Czyli to świadczy o tym, jak po prostu ludzie młodzi nie czują się po prostu bezpieczni w tym kraju i po prostu nie mają dzieci. A to jest ogromne zagrożenie w przyszłości dla emerytur, po prostu szczególnie tych ludzi młodych, dzisiaj 30-40 lat. I to jest kwestia, mieliśmy ostatnio taki spektakl w Sejmie kolejny pana ministra Rostowskiego, gdzie mieliśmy mówić o zagrożeniach finansów publicznych i udowadniał tam, że po prostu my ogromnymi krokami zmierzamy do przodu, mamy przybliżone ich dochodowość, tak jak w Niemczech. Proszę Państwo, jesteście tu blisko, mieszkacie, wiecie jakie, po prostu jaka tam jest opieka socjalna, jak to wygląda u nas. I to są puste słowa. I to, że nie ma dzieci, to jest właśnie brak tego poczucia bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa, brak mieszkań, bo wycofują się też z tego programu Rodzina na swoim, który wcześniej nasz rząd to wdrożył i po prostu była to jedna z jakichś tam szans pozyskania własnego mieszkania. Bardzo proszę pan senator. Kwestia prospołeczna, o której pani wspomniała. Ja w ramach swoich doświadczeń do pana ministra Rostowskiego wystąpiłem o przywrócenie funduszu aktywnej pomocy dla bezrobotnych. Proszę zauważyć, mamy 13,2% bezrobocia, w tym samym czasie w budżecie o połowę zmniejsza się właśnie na aktywizację. Przeprowadziłem dokładne sprawdzenie, jak przebiega realizacja tej pomocy, więc na 100% 98% tych zaktywizowanych bezrobotnych pozostaje na rynku po tych 2 latach, więc to dobitnie świadczy, że to jest jedno z lepiej rozwiązanych i działających systemów pomocy bezrobotnym. W tej sytuacji z 7 miliardów za zeszły rok do 3,5 miliarda za ten rok było obniżenie. I w odpisie otrzymałem, że patrząc na makroekonomiczne wyliczenia, zakłada się, że nie będzie takiego bezrobocia. To bezrobocie nadal jest rzędu ponad 12%, a dodam, że ostatnia moja wizyta na drugiej opłaszczyzny, jak to się mówi, przestraszyła mnie. Wręcz tam jest 20-paru-krotne bezrobocie na terenie popegierowskim. Także to może dobrze wygląda u pana Rostowskiego na tych tabelkach różnego rodzaju. Być może to, co kolega tutaj wspomniał pan, że będzie o jeszcze 1 milion. Prawdopodobnie zakładał także, że 1 maja otwieramy granicę na Austrię, na rynek pracy Austrii i Niemiec jeszcze nam wyjadą, ale tam też nie czekają na z otwartymi rękami na wszystkich, tam czekają na wybitnie wyspecjalizowanych pracowników, stąd my kształcąc tutaj fachowców za bezcen pozbywamy się ich za konią tym razem granicą. Także tu jest problem nierozwiązany i zamiast mobilizować naszych bezrobotnych, dobrze wykształconych, pozbywamy się ich za bezcen. Czyli jednym słowem, nasz rząd nie myśli po polsku. I dużo obiecuje przed wyborami, w czasie po polsku nie. Rządzenie i przed nowymi wyborami znowu będzie obiecywał. Ciekawe, czy my się damy złapać na te obietnice jako społeczeństwo. Proszę Państwa, jeszcze jedno krótkie pytanie. Ja mam dwa krótkie pytania. Bo ja będę mógł to zamierzyć. Komercjalizacja szpitali. Wszystkie szpitale w Polsce powinny być skomercjalizowane. To jest ostatni pomysł Platformy Obywatelskiej. Po drugie, czy mają już Państwo, mnie interesuje tutaj region, tutaj pytanie do Pana Lipińskiego, listę z regionu, z naszego regionu, kto będzie startował, czy Pan Poseł Cybulski będzie na listach, z którego miejsca będzie startował? Dobra pytanie.
Co do szpitali, tak? Bardzo proszę Pani, Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie obawia się komercjalizacji służby zdrowia jako ewidentnie kroku zmierzającego i umożliwiającego prywatyzację. Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. My nie jesteśmy przeciwnikami prywatnej służby zdrowia, bo przecież można sobie klinikę i szpital wybudować, jeżeli to jest dobry interes. To ktoś może zainwestować własne pieniądze. Są nawet takie próby czynione i to też muszę Państwu powiedzieć, że nie bez sukcesu. Natomiast trzeba oddać sprawiedliwość, że Konstytucja zapewnia Polakom opiekę medyczną i żeby to było możliwe, to muszą oni się leczyć w tych placówkach, które za ich pieniądze, za ich podatki były wybudowane. No można by było powiedzieć, gdyby doszło do prywatyzacji, no to w tej prywatyzacji faktycznie wszyscy powinni uczestniczyć. Ale wiemy, jak prywatyzacje w różnych miejscach się kończyły, więc jesteśmy pełni obaw do tego. I w związku z tym uważamy, że tego rodzaju pomysły na naszym wspólnym majątku, jakim są placówki publiczne, placówki służby zdrowia, trzeba dusić w zarodku, dlatego że w tej chwili czeka się bardzo dużo czasu na wizytę u specjalisty, a po komercjalizacji, no to proszę Państwa, dla wiele osób może po prostu nie doczekać w najzwyczajniej świecie. I tutaj nasze stanowisko jest bardzo konsekwentne, bardzo proste i bardzo jasne w tym zakresie. Jeszcze pan poseł Krzysztof Pogoda. W czasie dyskusji sejmowych, debaty na temat tej ustawy zdrowotnej, to co pani pytała, po komercjalizacji z naszej strony zawsze padała argumentacja, że po komercjalizacji nastąpi prywatyzacja. Oczywiście pani minister, prawda, protestuje, mówi, straszy sądem i tak dalej. A ścieżka jest prosta. Szpitale w Polsce są bardzo zadłużone i w tej chwili, jeśli ci wierzyciele, którzy po prostu, wobec których szpital jest zadłużony, nie egzekwował go przez komornika, bo to jest zawsze społecznie źle widziane, bo jeśli komornik zabrał pieniądze, brakło na lekarstwo, to po prostu no to jest zawsze źle odbierane. A w tej sytuacji, jeśli będzie komercjalizacja przeprowadzona, czyli przekształcone w spółkę prawa handlowego, to wszyscy ci wierzyciele albo sprzedadzą te swoje długi, i to będzie ogromny rynek w tym momencie, bo już firmy czekają na tę możliwość, albo po prostu ci mogą normalnie wystąpić do sądu i zająć akcje, udziały. I w ten sposób staną się właścicielami, a później je po prostu z dużym nadzyskiem sprzedać. I to jest w tym kierunku zrobione, żeby zlikwidować po prostu ten dług, który ciąży na szpitalach i tym sposobem pozbyć się też tych szpitali i rząd będzie miał kolejny kłopot z głowy. Albo zrzucają wiele spraw, problemów na samorządy, a w tym momencie powiedzą, no to już nie nasza sprawa. I co się stanie w momencie prywatyzacji? Tak jak tu pan powiedział, no bo ja też jestem, konkretnie z Podkarpacia, przyjechałem z Mielca, rozmawiamy o Polsce, więc chcę też zobaczyć, jak wygląda tutaj u państwa problem, bo te problemy są po prostu różne, ale też są wspólne problemy. I też kwestia służby zdrowia, jest też szpital powstał w okolicach Rzeszowa, zajmuje się ortopedią, czyli tymi operacjami najdroższymi, gdzie jest po prostu duży zysk na tym, gdzie procedury są dobrze opłacane. Natomiast w chorobach terminalnych, gdzie trzeba po prostu bardzo długo leczyć, gdzie to dojdzie do tego, że ci ludzie po prostu nie będą mieć gdzie leczeni, bo taki szpital, jeśli będzie nastawiony tylko na zysk, bo spółka prawa handlowego nakierowana jest tylko na zysk, powiedzą, zamykamy ten oddział, bo nam jest niepotrzebny. Po prostu jeśli tam ktoś ma miesiącami leżeć po prostu z jakimiś tam problemami krążeniowymi czy innymi, przecież są takie kwestie. I to jest właśnie największe zagrożenie. I teraz tak, wiele osób młodych często powtarza, a niech już będą prywatne i tak dalej, bo jeszcze są młodzi i silni, ale nie patrzą na osoby starsze i to po prostu skąd wezmą pieniądze w pewnym momencie na to, jeśli dojdzie do ciężkiej choroby. I to jest to, co my mówimy nie. I też w naszym programie jest tak, że jeśli dojdziemy do władzy, a mamy taką nadzieję, że tak to się stanie, bo przecież w końcu ludzie przejrzą na oczy, czym jest po prostu ten skrajny liberalizm doprowadzi. Jest w programie mamy likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, który po prostu jest instytucją, która dąży tylko do oszczędności, nie liczy się z człowiekiem. Może ja jeszcze bym był, że tak powiem, nie sobą, nie pozwolił młodemu człowiekowi zadać pytania. Ale ja jeszcze nie uzyskałam odpowiedzi na drugie moje pytanie. Chodzi o kandydowanie. To werbum sportyjne. Chodzi tutaj o to, czy są listy wyborcze z tego regionu i czy pan poseł na tym miejscu. Pani, procedura jest taka, że szefowie okręgu składają propozycje w konsultacji z prezydiami zarządów okręgowych. Te propozycje są przekazywane do Rady Regionalnej, czyli Województwa, i tam te propozycje są opiniowane i następnie te propozycje z opinią Rady Regionalnej trafiają do
na posiedzenie Komitetu Politycznego. Dopóki Komitet Polityczny nie zatwierdzi tych list, to ja nie mogę mówić o żadnych nazwiskach. Czyli rozumiem, że jeszcze tych nie ma jeszcze. Jest odpowiedź. Bardzo proszę. Ostatnie pytanie. Przepraszam Państwa najmocniej. Znaczy, ja może pytanie zadam odwrotnie. Jest taka piosenka brytyjska, brytyjskiego zespołu, if you tolerate this, then your children will be next, co oznacza, że jeśli będziesz to tolerował, to twoje dzieci będą następne. I chodzi mi teraz, jako przed moim, ja jako przedstawiciel młodego pokolenia, chodzi mi o rzeczy następujące, kwestie płatnych drugich dodatkowych studiów, czyli dodatkowych kierunków. Dzisiaj czytamy, że 30% młodych osób, studentów, już się prostytuuje tylko po to, żeby przeżyć, móc utrzymać się na studiach. Jeżeli dojdzie dodatkowa opłata za dodatkowy fakultet, który daje możliwość, większą możliwość zaistnienia na rynku pracy, a to się na przykład coraz tendencja, teoretycznie, okej, ja rozumiem ten śmiech, bo na przykład w Hiszpanii jest 45% bezrobotnych studentów, natomiast ja mówię, jeżeli my podążamy tą samą tendencją, jeżeli my będziemy podążać tą samą tendencją i nie zrobimy coś z tą kwestią, czyli kwestią edukacji, edukacja jest fundamentem. Jeżeli będziemy mieli niewyedukowane społeczeństwo, to w ogóle nie będziemy mieli społeczeństwa i będzie ono bardzo łatwo poddyktowane pod media. Jest kwestia tego typu. Czy coś będzie w sprawie tej drugiej opłaty za drugi kierunek, czy Prawo i Sprawiedliwość robi, czy będzie... Odpowiem na to pytanie. Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne, jest przeciwne i złożyło tą sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. To jest tyle. Ja mam nadzieję, że młodzież już na tyle dojrzała, że odda dowody babciom i zawiezie babcię do wyborów, bo już chyba młodzież wie tak naprawdę, że z obiecanek to niczego się nie da zrobić. Szanowni Państwo. Przypominać o przysiędze poselskiej senatorskiej. Przy każdego dnia. Trzy razy dziennie. Szanowni Państwo, serdecznie Wam dziękujemy. Mamy dla Was prezent tutaj od tutaj sześciu parlamentarzystów. Każdy z Was wyjdzie ze znaczkiem Prawa i Sprawiedliwości. Bo jest to rzadka okazja, żeby otrzymać ten. Serdecznie Państwu dziękujemy.